Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, kolejny tydzień, a więc kolejny cieka dora, także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do jego omówienia. Przypomnijmy sobie szybko co działo się ostatnio. Był atak reberatów na ten garnizon i pojady na Danii. Chodziło o ukradnięcie pieniędzy, żeby opłacić powstającą rebelię. I było na końcu odcinka pokazane jak Imperium zareagowało na tę wieść. I właśnie o to chodzi, że Imperium kurzyło się i to mocno. A raczej nie wkurzyło, bardziej wystraszyło. Ale właśnie o to chodziło. Fakt, że chodziło, żeby te pieniądze ukraść po to, żeby Eberia w ogóle miała jak powstać, ale chodziło też o to, żeby w eBayu wzbudzić strach. To znaczy, żeby eBayu zdawało sobie sprawę z tego, że jest jakieś zagrożenie, że jest ktoś, to może im się przeciwstawić. I zdecydowanie Imperium się wystraszyło, bo już tam w pierwszych minutach odcinka, nie licząc jeszcze tam z samego początku, gdzie był pokazany nasz pan inspektor kochany, w poprzednich odcinkach powrócił na korsat do swojej mamy i tam było jeszcze, że jego mama pogadała z jego wujkiem, wujek mu pracę załatwił i ogólnie biedak wylądował w korporacji. Jest sobie tam w jakimś biurze, coś tam sprawdza w związku z pajwami, jakimiś, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie i to jest bardzo smutne, bo na końcu odcinka jest taka scena, gdzie dosłownie jest pokazane jego stanowisko, że taki stanowisk jest mil ja mu szczerze współczuję, że od biedak musi tam siedzieć wśród Takich samych stanowisk jak jego. To jest naprawdę smutny obrazek. Ale dobra, nasz pan inspektor razie nas nie obchodzi. On tam sobie na razie pracuje. Niech sobie pracuje, niech u się wiedzie My skupmy się na ogólnie tam rzeczach ważniejszych. Ogólnie to Biuro Bezpieczeństwa Imperium, to w którym była ta nasza pani porucznik. Teraz była mówiona, inspektor. jeszcze naprawdę gubię się w tych ich wszystkich stopniach wojskowych. Generalnie w tym biurze bezpieczeństwa Imperium zawrzało, bo no, okazało się, że Palpatin kazał im właśnie się zająć całą sprawą. I jeszcze co ważne, dał im wojsko. No właśnie o tym mówię. Oni się boją, więc już po prostu używają siły. Ale to bardzo dobrze, bo to naprawdę pokazuje, że oni się boją i rebelianci i nie tylko rebelianci wiedzą, że Imperium się boi i że można to wykorzystać. No i ogólnie to Biuro i Imperium powiedziało, że no tam ma, właśnie ma, dostaliśmy wojsko i że mamy się ogólnie zająć tym porządkiem. I ta Pani Inspektor tam coś kombinuje jeszcze, tam dowiaduje się różnych rzeczy i ona w finale, na koniec odcinka zostaje nagrodzona, także wielkie gratulacje. Bo ta naprawdę z swoimi kolegami miała dużo problemów, oni dzisiaj czepia strasznie. Ja się w ogóle jakoś tak gubię trochę w tych wszystkich tematach politycznych, grunt, że zrozumiałem tyle. Że że Imperium przechodzi do działania i będą teraz używali armii. W sensie wezwane zostanie wojsko i szturmowcy normalnie się pojawią w końcu i bardzo dobrze, bo też czekałem na to, aż się pojawią i ogólnie nosem po prostu będą tak działać. Ale Beria będzie mogła sobie spokojnie powstawać i coś tam się zadzieje. I tutaj jeszcze co ważne, oprócz tego, że Imperium się boi, ludzie dostali nadzieję i tutaj jest akurat fajna scena pokazująca to, Ponieważ Andor, co tam u naszego Andora? On wziął sobie tą część swoich pieniędzy i wrócił sobie do domu. Tam zajrzał do swojej mamy i tego swojego doida i chciał ich zabrać tam gdzieś w bezpieczne miejsce. I ogólnie jego mama była taka niechętna i ona w pewnym powiedziała, że ona już nie musi się bać. W sensie, ona poczuła, że w końcu można przeciwstawić imperium. I ona nawet tutaj, gdzie teraz za te poetę właśnie zlecili się szturmowcy i tam tego pilnują, a ogólnie ta poeta Andora... Oba taka niezbyt przez imperium jakoś tak yy, obserwowana. A w sobie po prostu byli ci policjanci, wśród których był ten nasz pan inspektor i tam sobie nic się na tej plecie zbyt nie działo. Tym razem szturmowcy i patrowali normalnie ulicę, gdzie nawet było pokazane, jak Ador właśnie chował się przed nimi za ścianą. W ogóle akurat jak w z tej plus i zobaczyłem odcinek, który miał swoją drogocą zapowiedź. I to już takie było, że zapowiedź czegoś wielkiego, czyli rebei. No to właśnie akurat był pokazany właśnie kad jak Ado chował się przed szturmowcami. A wracając z jego mamy. Ona mu powiedziała, że ona już się nie musi bać, Oda wie, że... Że będzie się coś działo i ona może w końcu przeczytać Iperium i ona ma po prostu nadzieję. Więc ogólnie ten atak cały, no naprawdę miał wielkie znaczenie. Dał ludziom nadzieję. jak jak później plany Gwiazdy świeci dały nadzieję. Tak jak potem zniszczenie Gwiazdy świeci dał nadzieję. Tak teraz też ten atak dał nadzieję. W ogóle tak do no sobie teraz, mówiąc sobie, przypominając właśnie o Nowej Nadziei i o Łotrze 1. Jak myśląc sobie, że ten atak dał tyle nadziei. Trochę mi się właśnie tak dostargnęło lekko do epizodu czwartego. No i tam jeszcze ogólnie w międzyczasie Ador sobie tam poszedł do swojej przyjaciółki z nią pogadać. Oddał jej tam jakieś widne i pieniądze. I potem sobie uciekł. A jeszcze jego ucieczka, to jeszcze pozostaje chwilę na Corsad, ponieważ oczywiście nie byłoby się bez rozmowy Monmotmy z Rutenem. No bo jednak Ruten zaplanował całą akcję, która wstrząsnęła całą galaktyką, a taki był właśnie plan. W ogóle ma trochę już nie bardzo ją rozumie, W sensie Oda z jednej strony chciałaby coś robić, a z drugiej strony Oda wyjechała do Rutena, że coś ty człowieku narobił. I zaś to chyba w jej świecił, a Luten i tam tłumaczył, że słuchaj kobieto, my nie możemy ciągle działać w ukryciu, tak jak wcześniej. I słuchaj, to, że ty tam masz jakiegoś przyjaciela, który załatwi Ci pieniądze, to to jest nic, bo to, co Byśmy zrobili, pokazał Imperium, że mają się nas bać i bardzo dobrze. Ja nie chcę żyć w ukryciu, chcę w końcu działać. Coś tam mówi jeszcze, że nie będzie odwrotu, ale naprawdę to jest najlepsza rzecz, jaką mogą robić. Czyli otwarcie walczyć z Imperium. I Monmot była trochę przeciwna, ale potem, jak była na tym przyjęciu, to były urodziny jej męża, no to tak gadała z swoim przyjacielem, właśnie tym takim wybawcą teoretycznie. Ogólnie chodziło o to, że i przyjaciel miał dostęp do jej jakiejś pieniędzy, pieniędzy jej rodziny i miał jej pomóc je zdobyć. I dzięki temu Monmotma mogłaby zasponsorować rebelię. No ja tam gadała z tym przyjacielem. I dzięki niemu trochę też dotarło do niej, że to jest naprawdę daje wyjście, że trzeba otwarcie walczyć z Imperium. I chyba jeśli chodzi o rzeczy kolosantowe, to w sumie wszystko. Więc jeszcze na co z Andorem. Gdzie on się udał? On się udał do jakiegoś w ogóle kurortu wakacyjnego, czy coś takiego. Nie pamiętam, że tam ziperia, Imperium, ale ogólnie jak ją zobaczyłem, to wyglądał jak taki kurort wakacyjny. On tam sobie siedział z jakąś dziewczyną, coś tam jeszcze robił w jakoś potajemnie przed nią i ogólnie tam sobie przechadzał się i patrzył, co się dzieje. Potem niestety dorwał go Scout Trooper oraz droid, taki typu k tu Ja w ogóle myślałem, że to K2, ale no, jeszcze nie tu trzeba jeszcze poczekać. No i ogólnie zamknęli go w więzieniu. Także, w sensie i dosłownie za nic. W sensie od nic złego nie zrobił, a go zamknęli w więzieniu. No i na tym się odcinek skończył. Co będzie z Andorem, tego nie wiemy. Ale znowu mam takie właśnie wyczekiwanie na kolejny odcinek. Ogólnie co do tego odcinka, jest spoko. To też mamy taki kolejny odcinek, taki spokojniejszy, z wolniejszym tempem, ale żeby coś nam przekazał. Ogólnie ten odcinek obraca się cały czas wokół właśnie takich tematów politycznych, życiowych tak dalej, tak dalej. Ale... Nie nudził mnie tak bardzo. Coś tak, ja bardzo bardzo czwarty i piąty odcinek. Gdzie czwarty był ok, piąty był już naprawdę zawolny i masakra. Ale ogólnie też rozumiem, dlaczego takie odcinki są. Nie wiem, jak to dokładnie opisać. Ale ogólnie chodzi mi o to, że takie odcinki są po to, żeby przedstawić na właśnie takie życiowe problemy ludzi. No bo jednak tutaj no, wojna, więc są ludzie i oni mają jakieś problemy. To, co ja często powtarzam, tu jest dużo takich życiowych scen. Takich bardzo zwyczajnych, które po prostu, co tam ludzie sobie zwyczajnie robią. I to jest naprawdę spoko. I ja rozumiem, właśnie, dlaczego takie odcinki też mają miejsce. Tylko, że no po prostu piąty był zawody, Ale ten siódmy był całkiem ok, jakoś mi się nie dłużył. I czekam na ósmy, zobaczymy, co tam będzie z Adorem, w jakim odwiedziu wloduje, czy on z niego ucieknie, czy coś. Bo jeszcze tam ogólnie w trakcie odcinka było, że Ver musi go znaleźć, bo on jest tam do czegoś potrzebny. Także mamy kolejny spokojniejszy odcinek, gdzie po prostu, sobie tam ogólnie, ludzie rozmawiają o właśnie wojnie, o rebelii i tak dalej, tak dalej dowiedzieć, jak to właśnie ludzie reagują. Zobaczyliśmy, że Imperium się boi i bardzo dobrze. No i wcale to tyle. Akcji za dużo nie ma, ale jest ok odcinek. I to będzie już na tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!